Szanowni Państwo, świat stał się kruchy, a ład międzynarodowy trzęsie się w posadach. Jesteśmy w ogniu zmian. Nazywam się Joanna Dobosz-Dobrowolska i zapraszam do wysłuchania specjalnej serii podcastów pod tytułem Globalny Szok. W Instytucie Zachodnim regularnie spotykają się ekspertki i eksperci zajmujący się procesami pokoju i bezpieczeństwa. Dziś w ramach specjalnej serii podcastów IZ udostępniamy Państwu fragmenty ich wypowiedzi z ubiegłorocznej konferencji pod tytułem Globalny Szok. Dokonane przez nich podsumowania nie straciły na aktualności i mogą służyć za komentarze do obecnych zdarzeń i za wstęp do dyskusji na kolejnej konferencji Globalny Szok, która odbędzie się w październiku tego roku. Na poprzedniej konferencji zastanawialiśmy się, na jakie części pęka obecny świat. Kto będzie dominował w nowo tworzącym się ładzie? USA? Chiny? Indie? Gdzie będą położone strefy zgniotu, czyli obszary konfliktów między mocarstwami? Dyskutowaliśmy, czy przetrwa globalny system zarządzania. Przede wszystkim, czy uda się reforma ONZ. Czy też może wszystkich pokona sztuczna inteligencja. W pierwszej części podcastu Globalny Szok udostępniamy wystąpienie profesor Jadwigi Kiberskiej, amerykanistki z Instytutu Zachodniego i Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, która rozważa, jakie wyzwania stoją przed USA. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Szanowni Państwo, no nie jest to zaskoczenie, że zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, od ich perspektywy, choćby dlatego, że Stany Zjednoczone, jakkolwiek ten swój bardzo wysoki status supermocarstwa trochę nadwyrężyły, niemniej jednak nadal żyjemy w świecie, gdzie Stany Zjednoczone odgrywają ogromną rolę i takie jest powszechne oczekiwanie zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Jak się angażują, jest źle, jak się nie angażują, jest też źle. To jest niestety ten los supermocarstwa. Moja wypowiedź będzie się, ponieważ mamy bardzo ograniczony czas, moja wypowiedź będzie się składała z trzech elementów. Najpierw chciałabym przedstawić z perspektywy amerykańskiej, jakie są elementy tego chaosu czy szoku, co dla Stanów Zjednoczonych jest priorytetem, co jest wielkim wyzwaniem, zagrożeniem. Drugi element to jest, jak administracja Bidena, bo przecież o to tu chodzi, to jest ta obecna sytuacja, jak administracja Bidena radzi sobie z tymi wyzwaniami. I trzeci element, jakie są perspektywy zaangażowania Stanów Zjednoczonych w świecie w rozwiązywanie problemów. Z amerykańskiej perspektywy, ja tutaj nie będę odkrywała Ameryki nomen omen, ale tym największym zagrożeniem w momencie, kiedy rozpoczynała swoje funkcjonowanie administracja Bidena, było nadal wyzwanie chińskie. W kilku takich punktach, w kilku aspektach. Przede wszystkim gospodarczy, bo to zagrożenie czy wyzwanie chińskie gospodarcze jest już znacznie, ma dłuższą historię, ale również w wymiarze politycznym, strategicznym. To było to, co administracja Bidena odziedziczyła po Trumpie i co uważała za swoje priorytetowe wyzwanie. I też temu wyzwaniu administracja Bidena podporządkowała swoją taką główną strategią, to główne założenie. To jest kwestia zjednoczenia świata zachodniego czy świata demokratycznego wobec kolejnego zagrożenia, czyli takiej eskalacji autorytaryzmu. W ten nurt wpisywał się również stosunek do Rosji, postrzeganej jako zagrożenie też dla głównie strategicznych interesów amerykańskich. I to, co jest, to był ten kierunek, który administracja Bidena traktowała jako właśnie element tej generalnej strategii na rzecz umocnienia demokracji. Temu też podporządkowane było
taka wyraźny cel odbudowy wspólnoty zachodniej, nadwyrężonej, szczególnie tej wspólnoty transatlantyckiej, nadwyrężonej w okresie administracji Trumpa. To była, można powiedzieć, pewna taktyka amerykańska właśnie działania we wspólnocie. Kolejne wyzwanie, czy kolejny punkt odniesienia dla administracji amerykańskiej to Bliski Wschód. Bliski Wschód, czyli na to składał się i konflikt bliskowschodni, palestyńsko-izraelski i kwestia Iranu, roli i znaczenia Iranu. W tej grupie wyzwań amerykańskich są również takie zagrożenia, powiedziałabym, ponadnarodowe. Ja nie będę się na nich skupiała, bo czas brakuje, ale wymieniłabym przede wszystkim kwestie ekologiczne, ocieplenia klimatu, sprawy chorób, to było jakby pokłosie też pandemii COVID-19, no i kwestie gospodarcze związane z różnymi chorobami, kataklizmami, głodem. I proszę Państwa, drugi element. Jak wobec tych wyzwań działała administracja amerykańska? Przede wszystkim Chiny. Chiny, tak jak powiedziałam, to najważniejsze zagrożenie i tutaj taktyka amerykańska była skierowana na działanie wspólnotowe ze wspólnotą zachodnią, na takie, nazwano to koncepcją zintegrowanej współpracy. Czyli z jednej strony uważamy Chiny za zagrożenie, ale z drugiej strony musimy też pewne problemy rozwiązywać we współpracy z Chinami, jak chociażby kwestie klimatyczne. I ta zintegrowana współpraca, że właśnie z Zachodem tworzymy wspólny front. Kwestia Rosji. Ona przybrała zupełnie inny charakter w momencie uderzenia Rosji na Ukrainę. I tutaj również administracja amerykańska przyjęła tę formułę współpracy w koalicji. Trzy elementy składały się na te działania administracji Bidena wobec agresji Rosji na Ukrainę. Pierwsza, pomoc militarna, drugie to współpraca z państwami zachodnimi, w tym również działanie na gospodarkę rosyjską, sankcje, to też był pewien nacisk amerykański. No i przede wszystkim pomoc militarna dla Ukrainy i Iran. I teraz krótko, Iran, podejście do Bliskiego Wschodu dla administracji amerykańskiej skoncentrowanej na tych poprzednich zagrożeniach, o których mówiłam, polegało na takiej próbie uspokajania tam sytuacji. To była kwestia podjęcia na nowo negocjacji w sprawie tego porozumienia nuklearnego, od którego odstąpił Trump. To było przymykanie oczu na obchodzenie sankcji wobec Iranu, uwolnienie tych 8 miliardów dolarów zamrożonych w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj to wszystko wygląda inaczej. Ta koncepcja czy taktyka się nie powiodła. Wiemy, co jest na Bliskim Wschodzie. I tutaj administracja amerykańska przyjmuje przede wszystkim pomoc dla Izraela, ale podobną taktykę jak stosowana wobec Ukrainy, gdzie bardzo strona amerykańska dba o to, żeby nie było eskalacji tego konfliktu. I tutaj jak obserwowaliśmy wczorajszą wypowiedź Bidena, który mówi, przestrzega, że nie należy kierować się zemstą, bo zemsta może prowadzić do eskalacji konfliktu, czyli włączenia się Iranu. Mówi, nie popełnijcie tego błędu, jaki myśmy popełnili po 11 września 2001 roku. I proszę Państwa, ostatni już element. Ja bardzo skracam swoją wypowiedź. Myślę, że w dyskusji będziemy mogli niektóre wątki rozwinąć. Jakie są perspektywy? I proszę Państwa, tu odpowiedź jest jedna. Wszystko zależy, jakie będą rezultaty wyborów w 2024 roku. Ja pozwolę sobie postawić taką tezę, że stoimy w takiej sytuacji podobnej, jak było w 1920 roku, kiedy
wybór drogi przez Stany Zjednoczone, powrót w kolejny izolacjonizmu niezwykle osłabiło porządek europejski, światowy i stało się jednym z czynników, który spowodował, że pokój w Europie, na świecie trwał tylko 20 lat. Dziękuję bardzo. Spojrzenie na Zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego. Podcasty Instytutu Zachodniego dostępne są na platformach Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts oraz na portalu YouTube. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki niej będą Państwo na bieżąco z wszystkimi naszymi nagraniami. Do usłyszenia.